Witajcie na kanale Kraina Klocków. W dzisiejszym odcinku po raz kolejny przeniesiemy się na mityczną wyspę Okoto. Tym razem poznacie Onue, czyli Władcę Ziemi. Jest to zestaw LEGO Bioniku o numerze 70789, przeznaczony dla użytkowników w wieku od 8 do 14 lat. W zestawie znajduje się ilustrowana instrukcja, która podpowie nam, jak układać klocki, a także 60 elementów, dzięki którym stworzymy Onue oraz Czacho Pająka. Onua, podobnie jak inni bohaterowie, trafił na wyspę Okoto, aby pokonać Czacho Pająki, a także zniszczyć działanie klątwy. Onua może nie jest największych rozmiarów, ale jest naprawdę silny i potężny. Walczy on za pomocą swojego ogromnego młota, które może zamienić również na turbołopaty, dzięki czemu kopie on bardzo głęboko w głąb ziemi. Charakterystycznymi kolorami Onuły jest czerń oraz fiolet. Na jego zbroi możemy jednak zobaczyć sporo srebrnych, a także złotych ochraniaczy. Władca Ziemi odkrył już miejsce przechowywania złotej maski mocy. Teraz musi dostać się do niej, kopiąc głęboki oraz długi tunel. Pod ziemią jest bardzo ciemno i duszno, ale Onua bez problemu wypatrzył złotą maskę. Niestety strzeże jej Czacho Pająk. Kreatura nie odda maski bez walki. Szybko rzuca się on na Onuę i strąca mu maskę. Już po chwili ląduje na jego twarzy, jednak bohater nie poddaje się. Strąca Czacho Pająka i powala go ciosem swoim potężnym młotem. Przez chwilę było naprawdę gorąco, ale Władca Ziemi bez problemu poradził sobie z Czacho Pająkiem. Teraz może on założyć swoją nową maskę mocy. Nasz bohater odczuwa już nową siłę płynącą z maski i teraz musi on się przyłączyć do pozostałych władców żywiołów, aby razem z nimi móc pokonać Lorda Pająków. W tym odcinku to już wszystko, ale zapraszamy Was do oglądania kolejnych recenzji, na których znajdziecie pozostałe figurki z serii LEGO Bioniku. Do zobaczenia!